Zawsze ja tak to gdzieś widzę, że bezpośrednia demokracja to jest ta trudniejsza ścieżka. Pośrednia jest trochę łatwiejsza, nie budzi tyle emocji, nie trzeba aż tak jakby walczyć o głosy, tak? Ale z drugiej strony jest też ta świadomość tej odpowiedzialności, że jak czegoś nie zrobię, no to nikt tego za mnie nie zrobi, tak? I to miasto się nie zmieni, nie pójdzie do przodu, nie będzie się rozwijało, że stracimy jakąś szansę. No ja zawsze byłem wrażliwy na takie działania społeczne, szersze, tak? W samorządach, w miastach, gminach można działać na przeróżne sposoby. Dzisiaj gościem na kanale Lub Bezpośrednio jest prezydent miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk, który z tym samorządem jest związany już od wielu, wielu lat. Zaczynał pan jako radny miasta, następnie wiceprezydent, obecnie prezydent. Z perspektywy już doświadczonego samorządowca, czy ma pan jakieś rady dla osób, które dopiero by chciały zacząć taką działalność, jak właśnie rozpocząć, jak się zaangażować w życie swojej gminy, jak się zaangażować w życie samorządu? Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Rzeczywiście to jest tak, że to dostanie się do samorządu musi być poprzedzone jakimś wstępnym okresem. W moim przypadku no to ja nie tak było, że zaraz zostałem radnym, tylko ja jeszcze w 98 roku zacząłem tak naprawdę działalność. Trzeba mieć jakiś swój społeczny etap, tak, działania, zaangażować się w działalność jakiejś organizacji, przetestować jakby tą możliwość współpracy z innymi, robić coś razem, robić coś takiego, co nie jest jakby normalnym działaniem, czyli nie jest normalnym uczeniem się w szkole, tak? Nie jest uczeniem się na studiach. Coś trzeba więcej. Trzeba coś zrobić dla mieszkańców, tak żeby im się gdzieś tam zakodować. I to najlepiej zakodować się w swoim własnym tu gronie, w dzielnicy, w osiedlu czy w mieście. W moim przypadku to było tak, że ja działałem w takiej organizacji, która się nazywała Młodzi Demokraci. To był 99 rok. Tworzyliśmy koło w Rudzie Śląskiej w ogóle Młodych Demokratów. I tam żeśmy funkcjonowali i to były lata do mojego pierwszego startu w wyborach w 2002 roku. Tu na radnego mi się nie udało dostać, niewiele głosów mi brakło. Ale myśmy już wtedy działali dość prężnie i to były działania, jakby akcja, pamiętam taką akcję, jak tu stałem ze stolikiem, zachęcając do głosowania w referendum, żeby wejść do Unii Europejskiej, więc to było takie działanie. Były działania kulturalne w zakresie promocji filmów w kinie Patriot w Nowym Bytomiu. No a oprócz tego byłem taką osobą organizującą stowarzyszenie, które prowadziło tu sieć komputerową w Nowym Bytomiu i prawie większość Nowego Bytomia żeśmy podpięli do sieci, tam było ponad 500 członków. Ja byłem takim osobą od spraw prawnych i administracyjnych, ale też byłem skarbnikiem, więc takie dość duże zaufanie ludzie mi powierzyli i tym jakby się pokazałem w tym najbliższym otoczeniu i to mi dało możliwość później funkcjonowania w takiej świadomości społecznej. No i to mi dało też głosy w wyborach do Rady Miasta w 2006 roku, kiedy to zostałem pierwszy raz radnym. No i przez te 4 lata funkcjonowałem jako radny, przewodniczący Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa, więc to też było takie dane doświadczenie, że musiałem coś organizować tak od strony formalnej. Przewodniczący organizuje pracę komisji. Nie jest to tylko tak, że radni przychodzą z pomysłami, tylko to trzeba formalnie wszystko zrobić. Ja byłem wtedy najmłodszym radnym, więc to też było dla mnie pewna trudność, żeby tych radnych, którzy często wiele kadencji już byli radnymi, z nimi współpracować i jakby ten jednak to stanowisko przewodniczącego, jakby ten autorytet był tego stanowiska, więc to nie była prosta sytuacja. No ale przez te 4 lata żeśmy działałem. Angażowałem się jeszcze w pracę Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, więc tam też byłem aktywny, składałem interpelacje, miałem pomysły na Rudę Śląską.
No i w 2010 roku po kolejnych wyborach, gdzie też się dostałem do Rady Miasta, pani prezydent Grażyna Dziedzic powołała mnie na swojego zastępcę. Byłem wtedy pierwszym zastępcą pani prezydent. No i przez te 12 lat byłem zastępcą pani prezydent, więc to zupełnie inna perspektywa, inna praca niż praca radnego. I przez te kolejne wybory też startowałem do rady i tam mnie zawsze mieszkańcy Rudy Śląskiej, Nowego Bytomia i Wirku, bo ja tradycyjnie startowałem w okręgu numer 2, wybierali na radnego, więc tak to było. No i w zeszłym roku wybory przedterminowe, udało się je wygrać w drugiej turze, także no teraz jest zupełnie też inna sytuacja i jest też różnica pomiędzy byciem wiceprezydentem a prezydentem. Jednak jest ta świadomość, że tak naprawdę z jednej strony dużo zależy i ta sprawczość jest tak, że to, co ja postanowię ostatecznie, to się będzie działo. Ale z drugiej strony jest też ta świadomość tej odpowiedzialności, że jak czegoś nie zrobię, no to nikt tego za mnie nie zrobi. Tak? I to miasto się nie zmieni, nie pójdzie do przodu, nie będzie się rozwijało, że stracimy jakąś szansę. To jest ta odpowiedzialność jest taką, myślę, że odpowiedzialność i ta świadomość jest jakby taką dominującą, jeśli chodzi o tego kogoś, kto jest na tej szpicy, jak to się mówi po śląsku. Dużo większa odpowiedzialność. Pana przykład w ogóle pokazuje, że można się angażować właśnie w przeróżny sposób i tak naprawdę od najmłodszych lat, bo zaczął się pan angażować jeszcze za czasów te stoletnich studenckich i po kolei to potem ewoluowało, więc myślę, że to też może być dla wielu młodych osób taki budujący przykład, taki wzór, który pokazuje, że jeśli się zacznie, jeśli się będzie cały czas konsekwentny w tych działaniach, to potem się dojdzie jakby dalej. Niewątpliwie trzeba by dodać jedną rzecz. No każdy, zwłaszcza młody człowiek, musi w pewnym momencie się zastanowić, co on w życiu chce robić, tak? Albo gdzie ma jakieś predyspozycje do czegoś. No ja zawsze byłem wrażliwy na takie działania społeczne, szersze, tak? I myśmy w liceum już rozmawiali na różne takie tematy, można by je nazwać polityczne. To był wtedy taki czas, że się ten system zmieniał tak dość mocno. Ja szkołę podstawową skończyłem w 92 roku. I później 92-96 liceum, no to było wtedy te zmiany takie były mocne i one się dokonywały, więc myśmy to siłą rzeczy obserwowali i je komentowali, więc gdzieś tam ten jakby taki gen wrażliwości społecznej gdzieś był, tym zainteresowaniem sprawami publicznymi, więc jak ktoś odkryje w sobie tą ścieżkę, niekoniecznie tą, bo może to być ścieżka zupełnie inna, jakieś kariery w finansach, czy prawniczo, czy jeszcze jakoś inaczej, tylko on musi to w sobie znaleźć, tak? Trzeba zrobić ten wysiłek, żeby znaleźć. Ja jeszcze byłem, jak byłem radnym, byłem opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta w Rudzie i też ja tak chciałem im pomóc i ta moja rola się ograniczała do tego, żeby być przy nich, tak? Gdzieś z nimi pojechać, jechaliśmy do Warszawy, do Sejmu na przykład na wycieczkę. Więc ja z nimi jechałem, jechaliśmy na taki mecz. Była drużyna Młodzieżowej Rady Miasta w siatkówkę u nas i myśmy pojechali tam pograć z tymi z Raciborza. Więc trzeba było im towarzyszyć, tak? Jakieś akcje związane z przebieraniem się za Mikołaja i to się młodzieżowi radni przebierali, tak? A ja im na przykład pomogłem przewieźć pewne rzeczy, bo już miałem samochód, tak? Miałem prawo jazdy, więc to było prostsze. Więc to było to, i żeby im towarzyszyć, ale żeby ich jakby nastawić na to, że oni muszą takie pytanie sobie zadać i po prostu na nie jakoś odpowiedzieć i później iść tą ścieżką, którą sobie tam obiorą. To jest chyba najważniejsze. To wszystko wiąże się też z edukacją nieformalną, właśnie nie taką typowo szkolną. Wiem, że w Rudzie Śląskiej są różne akcje właśnie też organizowane, które w ten sposób mają edukować nie tylko młodzież, ale mieszkańców. Jednym z takich przypadków jest akcja Mandat Zaufania. Jakby pan mógł powiedzieć właśnie, na czym ona polega, bo myślę, że to też jest dosyć oryginalny sposób, w jaki sposób
edukować mieszkańców i jednocześnie zwracać uwagę na ich bezpieczeństwo. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawa akcja, wymyślona dawno temu, bo myślę, że przynajmniej z 20 lat ta akcja ma, jak nie więcej, że strażnicy miejscy, pilnując porządku, bezpieczeństwa ludzi, spotykają osoby nad wodą w Rudzie Śląskiej, bo mamy akweny różnego rodzaju, gdzie wędkarze łowią, tak, ale gdzie może komuś przyjść do głowy, żeby się wykąpać tam akurat w takim miejscu. Więc oni chodzą i jest to zabronione, więc oni wręczają taki mandat, który uprawnia później na wejście na jeden z basenów w naszym mieście. Tu przeważnie basen letni, bo wtedy przeważnie akurat ludzie się chcą kąpać, jak jest ciepło, więc jak jest lato. I to właśnie na tym polega, że takie specjalne pouczenie, tak? Nie mandat w sensie kary i finansowej kary, tylko jakaś zachęta do tego, żeby inaczej działać, bardziej odpowiedzialnie. Więc tych mandatów tam po 50-60 co roku wręczają strażnicy i myślę, że to jest taki jakby, się to spotyka z takim dość dużym oddźwiękiem, że ludzie, nie tylko ci, którzy te mandaty dostają, ale ci, co czytają o tym, to jest ciekawe rozwiązanie, no to mają jakieś refleksje z tym związane, że jednak mimo, że tych akwenów w Rudzie Śląskiej jest dość dużo, bo trzeba powiedzieć, odmitologizować tą Rudę, że to nie tylko miasto węgla i stali i zadymione, tylko że jest pełno lasów, są zielone tereny, jest woda, tak, gdzie można się kąpać. Tak? To znaczy teoretycznie można, bo nie zachęcamy do tego, właśnie ta akcja ma skłonić do tego, żeby jednak się kąpać w tych basenach, które mamy, a tych basenów w Rudzie Śląskiej jest dość sporo w stosunku do naszych sąsiadów, samorządów różnych. Mamy 3 baseny kryte, jeśli chodzi o te nasze miejskie. Mamy basen otwarty, ten letni, tutaj w Nowym Bytomiu. No i mamy jeszcze akwadron, tak, ten cały park wodny, więc jest gdzie to robić, tylko trzeba to zrobić z głową, bezpiecznie, no i jeszcze tak, żeby się to wszystko dobrze udało. Powiedział Pan o tym micie Rudy Śląskiej. Myślę, że to jest w ogóle mit metropolii śląskiej jako takiego miasta tylko z węgla. Ja chciałam nawiązać do innego mitu, który myślę, że tak funkcjonuje wokół właśnie Rudy Śląskiej, czyli ten stereotyp miasta jako sypialni. W jaki sposób tworzyć miasto, które by było otwarte na mieszkańców i w jaki sposób im zapewniać jakiś też komfort mieszkania? Czy w ogóle takie pojęcie Rudy Śląskiej jako sypialni musi być tylko negatywne? Jak to wygląda? Myślę, że to nie jest kwestia, że to ma wymiar taki jednostronny, negatywny. Bo ludzie, żeby żyć, potrzebują takiej stabilizacji i takiego miejsca, do którego mogą wrócić i się czuć dobrze. Więc jeżeli oni pracują w jakimś innym mieście, które jest blisko, można dojechać, to jak oni wracają do nas i przyjeżdżają i tu odpoczywają, bo jednak sypialnia kojarzy się ze spaniem, więc z tymi wszystkimi sprawami, które się dzieją od 18 i dalej aż do rana, no to myślę, że to jest to miejsce, to jest ich ten port, do którego zawijają. I ja nie traktowałbym tego pejoratywnie, tylko raczej gdzieś, gdzie oni przyjeżdżają się zregenerować, więc tu mamy takie zaraz możliwości, że jak zregenerować, to może by jakieś działania związane z aktywnością fizyczną, tak? Z rekreacją można by rozwijać. My je rozwijamy, bo te strategii mamy, że miasto dobre do pracy, zamieszkania i wypoczynku. Więc ten wypoczynek w takim sensie jak najbardziej. Oczywiście my musimy patrzeć, w jakim my jesteśmy miejscu w metropolii. Katowice są tym naturalnym liderem, tak? Tam jest ten kapitał finansowy, który napędza ten rozwój. Tam powstają te wieżowce, tak? Te miejsca pracy, te biura, gdzie się dojeżdża. Są miasta, które postawiły dawno temu na strefy ekonomiczne i tam są znowu przedsiębiorstwa takie produkcyjne, tak? Tutaj Gliwice, Tychy, Dąbrowa mniej, ale Tychy, Gliwice. My jesteśmy po środku, my stawiamy na trochę coś innego, bo myślę, że
Metropolia funkcjonuje dlatego, że się uzupełniamy, więc my stawiamy na to, że od nas dobrze jest i łatwo jest dojechać do czy to miejsca zamieszkania w kierunku Katowic, czy do Gliwic. I to jest nasza ścieżka. To jest nasza ścieżka. My ją teraz trochę wzmacniamy tym, że jak już mamy te drogi i budujemy trasę NS cały czas, to my po to to robimy, żeby otworzyć tereny inwestycyjne, więc powoli ci przedsiębiorcy do nas przychodzą, bo chcemy stworzyć miejsca pracy. Nie tylko do spania, ale także miejsca pracy, bo to też jest istotne, żeby powoli zastępować też przemysł ciężki, czyli tu mamy na myśli górnictwo. Tak? Mamy jeszcze dwa zakłady górnicze w naszym mieście, z perspektywą 1-2026, że ma być zakończony, drugi 2034, według tych wstępnych harmonogramów. Więc ja się cieszę, że to nie jest od razu, tak, że mamy czas na to, że jak ta droga powstaje, to rok, dwa, trzy powstają te zakłady pracy. I te hale też nie powstają tylko na logistyczne firmy, ale także na takie, które produkują. Także są to firmy, które zatrudniają też ludzi, więc jest taka ścieżka, gdzie my chcemy jakby zaproponować alternatywę, więc stwarzamy też miejsca pracy. No i ten dojazd jest też kluczowy w tym zakresie, więc nie tylko kwestia dojechania do pracy w innym mieście, ale też dojechania do nas, do zakładów pracy jest też ważna. Więc na pewno w jakiejś części spełniamy funkcję sypialni, ale chcemy też, żeby to miasto nasze wykreowało miejsca pracy. No i za tym pójdzie na pewno też, na co ludzie czekają, żeby też móc oprócz rekreacji wyjść, tak? Wyjść na miasto, stąd też nasza troska o przestrzenie publiczne, tutaj rynek chcemy zmieniać, chcemy go zrobić takim, żeby on bardziej zachęcał do dochodzenia i przychodzenia. Cała koncepcja traktów ludzkich, bo to nie tylko jeden trakt, to jest koncepcja, żeby osoby nie tylko jeździły samochodami, ale wyszły na to miasto, przemieszczały się w innym sposobem. Także to jest też koncepcja jakby zatrzymania ludzi w mieście i żeby stworzyć im warunki, żeby oni to miasto tak naprawdę poznali, nie ograniczali się tylko do swojego osiedla albo swojego domu i nie tylko przyjeżdżali tu się zregenerować, zasnąć i jechać dalej następnego dnia do pracy. Powiedział Pan o rynku, ja tylko tak powiem może dla osób, które nas oglądają, że ta makieta tego starego rynku jeszcze obecnego jest za nami, a już wkrótce będzie nowa. Z tego, co Pan mówi, tak naprawdę wynika, że bardzo wiele w funkcji prezydenta zależy od takiego balansowania i wyczucia też klimatu, zwłaszcza jeśli też mowa o mieście, które jest składnikiem metropolii. Trzeba też balansować na różnych osiach polaryzacji, żeby się dogadywać z władzą, która jest ogólnokrajowa. Wiem, że Panu się to udaje, o czym świadczą między innymi wyniki tych przyspieszonych wyborów, które się odbyły jakiś czas temu, te wyniki w drugiej turze, kiedy poparli Pana politycy związani z różnymi ugrupowaniami. Między innymi to byli politycy związani z Platformą Obywatelską, PiS-em, Nowoczesną czy Zielonymi, więc to są też grupy, które się nie kojarzą jednościowo. W jaki sposób właśnie jako prezydent miasta należy też tak balansować i czy trzeba to robić, jeśli chce się mieć na uwadze dobro mieszkańców? Dotyka Pani wielu jakby płaszczyzn w tej wypowiedzi. I może takie dwie poruszę. Najpierw tą taką społeczną, a później tą polityczną. I powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o tą społeczną warstwę, no to generalnie to mieszkańcy są najważniejsi. Ludzie są najważniejsi i ich jakby trzeba słuchać, trzeba się wsłuchiwać, jakie są te nastroje. Jak oni patrzą na pewne sprawy, jak oni je widzą i co by można dla nich zrobić. W sensie, jaki jest ich program, tak naprawdę, bo ten ich program staje się później programem, który zwycięża, tak?
I trzeba to dobrze rozpoznawać. Trzeba być razem z nimi, żeby się nasłuchać tego, gdzieś tam wczuć w ich sytuację i rolę. Więc to jest ten aspekt takiego balansowania, pani mówi. I ten balansowanie w tym aspekcie społecznym jest takim, żeby z jednej strony ich się wsłuchać, zrobić jakiś program, ale też dać jakiś swój element, żeby ich pociągnąć za czymś, tak? Że to miasto to nie jest tylko tak, że ktoś sobie wymyśli w jakimś wąskim swoim zakresie, że on tak to chce, bo są sąsiedzi, którzy widzą tę sprawę inaczej, tak? Jego własni sąsiedzi w mieście, w innej dzielnicy, tak? Bo my mamy miasto dzielnicowe, tak? Więc ważne jest, żeby się wsłuchać i zbudować jakiś program, ale też, żeby nadać mu jakiś kształt, który powinien być taki, że on powinien inspirować tych mieszkańców, żeby oni za tym poszli. I to jest to balansowanie takie społeczne, że trzeba słuchać, ale z drugiej strony też jakiś ton nadać, tak? Żeby ich pociągnąć. To jest kwestia jakby przywództwa, bycia liderem, wskazywania ścieżek, bo mieszkańcy oczekują, że ten prezydent im powie, ale to idziemy tam. I mówią, no dobra, to jest dobry pomysł, tak? Idźmy też tam. Więc to jest to balansowanie społeczne. Moim zdaniem one jest znacznie ważniejsze niż to drugie polityczne, bo tak naprawdę mieszkańcy głosują. I niezależnie jakbyśmy patrzeli na to, wybory zawsze są takim testem i sprawdzanym, ale generalnie ja to tak widzę, że samorząd to ludzie w ogóle inaczej patrzą, nie partyjnie, tylko oni patrzą na sprawy, które samorząd ma załatwiać. To są sprawy ich tu na miejscu, stąd ten bardzo taki mocny ruch samorządowy, tak? Że no, to my tu mamy swoje sprawy. To są sprawy nie w skali całego kraju, to są nasze jakieś tam lokalne i je rozwiązujemy i do tego nam jest organizacja działająca całkiem z Warszawy nie jest aż tak potrzebna, tak? I to jakby jest też ważne, ten aspekt samorządowy, tak? I jeżeli zrozumiemy, na czym polega rola samorządu, to też łatwiej nam się rozmawia z partiami, paradoksalnie z różnych jakby bajek, tak? Bo rzeczywiście było tak, że mnie popierali ludzie i z prawa, i z lewa, i z centrum. Oni patrzą, wybory prezydenckie są wybory personalne i oni patrzą na człowieka konkretnego, więc trzeba tych ludzi przekonać, że ja jestem tym człowiekiem, którego należy wybrać albo poprzeć, niezależnie od jakichś konotacji politycznych. I to myślę, że jest ważne. A jak podejść do wszystkich organizacji? No, dla mnie to istotą jest, co ci ludzie mogą zrobić dla miasta i dla mieszkańców. Jakie mają pomysły? Rozmawiać trzeba z nimi i traktować ich poważnie, z szacunkiem. Nie dać się jakby wpuścić w taką polityczną jakby narrację, że to jest polityka. Taka polityka w sensie zdobycia władzy w Warszawie. Więc to jest zupełnie jakby inny poziom i ja mam tą możliwość, myśmy o tym na początku rozmawiali, że ta moja bytność w tym samorządzie, w tym mieście jest długa. To są też kwestia znajomości tych osób. Ja ich znam w większości od lat, 10, 20, tak? To są ludzie, z którymi się rozmawia, bo się znamy, tak? I słuchamy, próbujemy to jakoś połączyć. Zakładam, że każdy z nich chce coś zrobić dla miasta, że ma tą ideę służenia mieszkańcom. I nawet jak te pomysły są rozbieżne, no to on to robi nie dlatego, żeby komuś zrobić na złość, tylko dlatego, że tak pojmuje dobro miasta i mieszkańców, i taki ma kontakt z mieszkańcami, oni o tym mówią, tak? Więc to trzeba jakoś połączyć, traktować ludzi z szacunkiem, i się nie obrażać, rozmawiać, może wyciągać jakiś wspólny mianownik. Myślę, że tym wspólnym mianownikiem jest dobro mieszkańców i miasta. Więc tu ta polityczna sprawa, ja generalnie jestem bezpartyjny
pomimo, że mnie tam zachęcali do, żeby tu się przyłączyć, tu ja generalnie jestem samorządowcem i patrzę na miasto w taki sposób, że najważniejsze jest to dla mnie miasto, a ta Warszawa, tak mówiąc w przenośni, jest ten kontakt z tą Warszawą po to, żeby u nas było lepiej, tak? Więc jak mówię o reformie finansów samorządów, to ja mówię to po to, żeby w ludzie było lepiej, żeby samorządy miały lepiej, żeby mogły załatwiać te sprawy, jak to mówi zasada subsydiarności. Jak mamy sobie radzić z jak największą ilością spraw, a jak sobie nie radzimy, to dajcie nam jakąś pomoc z góry i to jest wszystko, tak? Nie załatwiajcie za nas, nie mówcie nam, którą ławkę wymienić, albo na jaki kolor ją pomalować. Zwraca Pan uwagę na komunikację z mieszkańcami. Czy ta komunikacja, odkąd jest Pan prezydentem, jest łatwiejsza, czy jest trudniejsza w tej całej perspektywie rozwoju bycia w samorządzie, bycia samorządowcem? W jaki sposób być prezydentem miasta, otwartym tak naprawdę cały czas na potrzeby mieszkańców, jak się z nimi komunikować? I tu też Pani dotyka bardzo ważnej sprawy, czy ona jest łatwiejsza. Niewątpliwie mieszkańcy zauważyli, że jestem prezydentem, cała grupa, tak? Więc oni siłą rzeczy, jak ja deklarowałem, że trzeba z mieszkańcami rozmawiać, to był jeden z takich głównych idei, która mi przyświecała przy wyborach, więc teraz trzeba być wiarygodnym i być do dyspozycji. Stąd też to jest niezmiernie istotne. Łatwiejsze w jakimś sensie to jest, no bo oni wiedzą, że idą do prezydenta i to są różne poziomy, różne techniczne kwestie, tak? Na różnych kanałach komunikacji my się bazujemy, czyli od takich tradycyjnych, że się ktoś zapisze na rozmowę z prezydentem, żeby z nim pogadać, po takie przejściowe, że jeździmy do mieszkańców w dzielnicach, to jest tradycja już wprowadzona przez panią prezydent, moją szefową, więc to już od lat 12 jeździmy. To jest też jakaś forma kontaktu bezpośredniego, ale troszkę inaczej zorganizowanego. Poprzez te kontakty, przez media społecznościowe, poprzez takie, że tylko piszemy, informujemy, poprzez też te interaktywne, kończąc na takim jakby, jak dzisiaj rozmawiamy z panią redaktor, ale generalnie są te live'y. Wznawiamy ten live, w przyszłym tygodniu będzie, więc to też jest pewna formuła kontaktu. Ważne jest, żeby jednak mieć świadomość, że każda z tych formuł ma jakieś ramy i się powinniśmy ich trzymać. Bo najgorszą rzeczą jest to, jak to nam się wszystko będzie rozchodziło, bo czasu nie starczy. Nie starczy czasu, a niektórzy zwracają uwagę, że to nie trzeba jeszcze mieć czas na pracę. Nie? Myśmy, prezydencie, cię wybrali nie po to, żebyś ty ciągle gdzieś tam się pojawiał i rozmawiał, tak? Ale też po to, żebyś był w tym urzędzie i załatwiał te sprawy, które każdy samorządowiec powinien załatwiać, tak, czyli mieć budżet poustawiany, mieć nadzór nad placówkami, różnymi jednostkami, nad pracownikami, nad tym, żeby urząd funkcjonował dla nas, petentów dobrze, więc to coś musisz też ogarnąć, więc nie możesz też, to trzeba też, jak pani używała słowa balans, też zbalansować to i mieć to jakoś ogarnięte. Z takich fajniejszych rzeczy ostatnio to jest ten kanał na WhatsAppie, wykorzystaliśmy taką jako miasto nową możliwość. I dla mnie to jest fajna formuła, bo tam jesteśmy w stanie na zasadzie takiej tablicy ogłoszeń coś zrobić, tak? Że my to ogłaszamy, to mają być proste, krótkie komunikaty tylko o faktach, żadnych tam ocen, tylko żeby to docierało do jak największej ilości ludzi. Prosty przekaz, bez komentarzy, żeby się nam to nie rozmyło. Ja mam doświadczenie z takich grup WhatsAppowych, jak piszą rodzice, tak? Dziecko jedno w czwartej klasie, drugie moje w trzeciej. I tam jak te grupy, jak tam zaczynają pisać, to później w ciągu 15 minut jest 70 ileś wpisów i tak naprawdę nie wiadomo, jaki był początek, skąd się to zaczęło i jaki jest problem, tak? Więc grupa WhatsAppowa bez możliwości komentarzy, tylko jakichś reakcji, to jest dobre rozwiązanie. Jeśli chcemy informować,
mieszkańców i coś im zasygnalizować. Jest w takim razie tych form komunikacji, czy to bardziej pośredniej, czy bezpośredniej, wiele. Sama prezydentura, czy byciem radnym, jak było wcześniej, to właśnie jest władza pośrednia, jakiś element demokracji pośredniej. Chciałam się zapytać, a jak wygląda ta demokracja bezpośrednia w Rudzie Śląskiej? Trochę też było już o tym bezpośrednim kontakcie. Wiadomo, że samorząd też już w samej swojej nazwie, w etymologii słowa mówi o tym, że mieszkańcy tak naprawdę w jakiś sposób współtworzą miasto, współdziałają, żeby tworzyć gminę. Jakie są możliwości w Rudzie Śląskiej, z jakich narzędzi demokracji bezpośredniej można korzystać, z jakich chcą mieszkańcy korzystać? I tu jest też taki ciekawy wątek, bo tak, bezpośrednia demokracja, no to są bezpośrednie wybory prezydenta miasta. I to jest zawsze, ja tak to gdzieś widzę, że bezpośrednia demokracja to jest ta trudniejsza ścieżka. Pośrednia jest trochę łatwiejsza, nie budzi tyle emocji, nie trzeba aż tak jakby walczyć o głosy, tak? Że można to w jakiś sposób ułożyć, dogadać się z kimś, wzajemnie poprzeć i to wtedy też gdzieś działa, to jest ta pośrednia. A ta bezpośrednia to trzeba pokazać dokładnie bez, jak to się młodzi ludzie mówią, bez ściemy, tak? Jak to naprawdę wygląda i ich przekonać tak bezpośrednio tego człowieka. Więc to jest ta trudniejsza ścieżka. No i u nas oczywiście oprócz tego, co z ustawy, czyli wybory prezydenta miasta, wybory radnych, no to jeszcze mamy inicjatywę obywatelską, którą chcemy teraz łącznie z Górnośląską Metropolią trochę odświeżyć w naszym mieście, trochę inaczej uchwałę przygotować. I też skierować na te inicjatywy środki, więc to będzie pewne odnowienie formuły, która formalnie w mieście jest, ale chcielibyśmy to zrobić, żeby to żyło, tak? Więc to będzie jakby druga formuła, oczywiście budżet obywatelski z wszystkimi plusami i minusami tego mechanizmu, więc to też jest, to jest formuła takiej bezpośredniej demokracji. Te wszystkie rozmowy w dzielnicach, no to jest dostęp do prezydenta bardziej, tak? Więc to nie jest sformalizowane, ale wszystkie tego rodzaju działania właśnie związane z budżetem, które mobilizują ludzi, teraz będzie inicjatywa. Jeszcze byśmy chcieli zaktywizować mieszkańców. Inaczej, tu trochę za wcześnie jest mówić o tym, ale też na zasadzie pewnych inicjatyw lokalnych. My oczywiście najlepiej jest, jeżeli te nasze dotacje, które kierujemy, czy to w kulturze, czy w sporcie, żeby one też aktywizowały, tak? Żeby to było coś takiego, co aktywizuje. Więc ten rozdział tych środków to też jest jakby formuła, tak? To jest formuła, którą chcemy aktywizować mieszkańców, no i wtedy mamy zwrotny komentarz, więc oni są bardziej aktywni, więc bezpośrednio coś chcą robić z nami razem. Więc to są te formuły. Jako samorządowiec nie kuszę się na jakby zmianę w ogóle w Polsce prawa, tak? Jeśli chodzi o bezpośrednie różnego rodzaju wybory, czy też jednomandatowe okręgi. Do Sejmu na przykład, bo do Senatu mamy, bo to są jakby sprawy zastrzeżone dla parlamentu. I niech ktoś o tym myśli. Ja mam takie doświadczenie, że ta bezpośrednia demokracja jest bardziej wymagająca i szczerze trzeba do czegoś podejść. Tak naprawdę szczerze, tam się nikt nie prześlizgnie, że tak powiem, że cię przewiezie na jakiejś idei albo ktoś mu pomoże, rękę mu poda. Także tu jest, być może jest to fajna ścieżka, tylko według mnie nie należy przesadzać, ponieważ my powinniśmy tą energię później skupić też na tej pracy pomiędzy wyborami. Nie tylko co tam 4 czy 5 lat, tylko my powinniśmy skupić ją na tej pracy między wyborami i wybory generalnie wygrywa ten, kto przez całą tą kadencję przepracuje. I mieszkańcy widzą, że ten ktoś to robi cały czas, nie odpuszcza sobie, tylko działa. Nie? To jest, myślę, że to klucz tematu. Tak, to, że właśnie myślę, że nie tylko mieszkańcy, ale w ogóle obywatele
są ostatnio bardziej świadomi, to też pokazują te wyniki wyborów parlamentarnych, które były, bo dużo głosów zdobyły nie zawsze koniecznie te osoby z pierwszych miejsc na liście, ale osoby, które przez lata rzetelnie w konkretnych okręgach działały. No i to jest właśnie coś, co jest ważne, ale powiem pani tak, że ciężko się jest mimo wszystko przebić, nie? I rzeczywiście ta współmierność tej dużej pracy osoby, która jest na dalszym miejscu z tym, co robi osoba na pierwszym, tak? A ona dostaje tylko te głosy jakby z tego, że jest na pierwszym miejscu. Nie? I to jakby jest to jakaś niesprawiedliwość pewna, ale myślę, że my powinniśmy, ja jestem pod ogromnym wrażeniem frekwencji, tak? I to jest coś, co się udało tym razem. To jest rekordowa frekwencja w historii Polski po zmianach 89 roku i z tego powinniśmy być dumni, zadowoleni, wyciągać z tego wnioski, no i zachęcać ludzi tak do tego, żeby uczestniczyli zawsze w jak największej liczbie, by się interesowali, mieli swoje zdanie i je wyrażali. I żebyśmy wspólnie budowali społeczeństwo obywatelskie. Tak jest. To jest myślę, że bardzo ważne. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj gość na kanale lub bezpośrednio zainspiruje kilka osób do działania w samorządzie, bo jak widzicie, jest to przykład działania na przeróżnych szczeblach. Jak się okazuje, że rzetelnego działania przez lata, który przynosi efekty. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.